Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik królewski z makiem i brzoskwiniami. Potrzebować będziemy 1,5 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250 szczyptę soli, jedną dużą łyżkę kakao, 3 łyżki cukru pudru, 12 deko masła, jedno jajko i jedna łyżeczka proszku do pieczenia. To mamy składniki kruchego ciasta. Na masę serową potrzebować będziemy 80 deko sera twarogu. Ja mam ser krajankę. 2 jajka, 10 deko stopionego masła, pół szklanki maku, pół szklanki kaszy manny, 200 ml śmietanki 30%, szklankę cukru, jeden budyń śmietankowy i jedną puszkę brzoskwi. Teraz zarabiamy ciasto. Składniki kruchego ciasta łączymy. Masło ścieramy na tarce o dużych oczkach. I szybciutko zarabiamy kruche ciasto. Formę 26 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia i ciasto wyłożymy do formy, schłodzimy. Ciasto podzielimy na dwie części. Jedną część damy na spód, a drugą część damy na wierzch. Tak, masło już mam starte. I teraz dodaję jajko i zarabiamy ciasto. Jest to bardzo, bardzo efektowny sernik, ponieważ mak nadaje odpowiedniego koloru serowi i mamy tak i zarabiamy ciasto. Ciasto należy schłodzić, tak około 30 minut schładzamy w lodówce. Ja na spód ciasto wyłożę, a na wierzch zetrę na tarce o dużych oczkach. A masę serową przygotuję w robocie. Wszystkie składniki przełożę do robota i przygotuję w robocie. Jeżeli nie mamy, to ser należy 3 razy zmielić i składniki również, jajka ubić i składniki również dołożyć. I już kruche ciasto mam przygotowane. Tak wygląda kruche ciasto do sernika królewskiego. Ciasto schładzamy w lodówce, a teraz zrobimy masę makową. Tak jak wspominałam, zrobimy to w robocie. Ser przekładamy do robota. Dodajemy pozostałe składniki. Miska mi się przyda, ponieważ będę łączyła część masy makowej
przepraszam, część masy serowej smakiem. Dodaję jajka, stopione masło, cukier. Kaszę mamy, budyń i śmietankę dolewam. I uruchamiam robot i ucieram na puszystą masę. Jedną część ciasta wyłożyłam w formę 26 cm. Brzoskwinię pokroiłam w dużą kostkę i wykładam na ciasto czekoladowe. A teraz masę serową podzielę na dwie części. Do maku dołożę jedną, drugą masy serowej i dokładnie należy pomieszać. I już mamy przygotowane i teraz będziemy wykładać masę z makiem na brzoskwinie. Później wyłożymy pozostałą masę serową. Będziemy mieli bardzo, bardzo efektowny serek. Tu już mamy przygotowane i teraz wykładam pozostały ser z makiem. To już sobie dowolnie, jak sobie wyłożymy, tak będziemy mieli. Powierzchnię wyrównujemy i na wierzch zetrzemy ser. Jeszcze wstrząśniemy, żeby ta powierzchnia była równa. Na wierzch zetrzemy ciasto czekoladowe. I sernik będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach. Sernik czekoladowy z makiem i brzoskwiniami. Teraz to zetrę i widelcem rozprowadzę po całej powierzchni. Ciasto czekoladowe możemy sobie nawet przygotować na noc i później ścieramy, przygotujemy. Na spód też możemy sobie zetrzeć na palce. I teraz rozprowadzam po całej powierzchni i sernik wędruje do piekarnika na godzinę w 170 stopniach. Później sernik studzimy przy uchylonych drzwiczkach. Nie wyjmujemy sernika z piekarnika i studzimy przy uchylonych drzwiczkach. Sernik królewski z makiem i brzoskwiniami wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda sernik królewski
smakiem i brzoskwiniami. Wierzch oprószymy cukrem pudrem. Sernik idealny jest na drugi dzień. Mój był wystudzony w piekarniku i 3 godziny był w pomieszczeniu kuchennym. Tak. I tak oto wygląda sernik królewski. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik królewski smakiem i brzoskwiniami.